Witajcie kochani na moim kanale Okulary w Gary. Dzisiaj przygotuję dla Was sałatkę z kaszą gryczaną i humusem. Także zapraszam. Najpierw przygotuję sobie kaszę gryczaną, niepaloną. Wcześniej sobie ją już tutaj opłukałam w wodzie, tak, z takiego pyłku. Wstawiam sobie też już wodę osoloną. No i generalnie ją gotujemy około 15 minut pod przykryciem. Ale nie wzięłam przykrywki, więc będzie bez przykrycia. Myślę, że też się ugotuje. Także gotujemy około 15 minut. W międzyczasie, gdy czekamy na kaszę, pokroimy sobie cukinię w kosteczkę. Możecie użyć na przykład marchewki albo dyni. Teraz jest sezon na cukinię, więc użyję cukinii. Cukinię mamy pokrojoną. Czekamy, aż to wszystko się ugotuje, potem przejdziemy do cukinii, ale w międzyczasie możemy zająć się teraz sosem. Sos będzie taki klasyczny, musztardowo-miodowy. Tutaj mamy miód i musztardę. I tak, tutaj dajemy dwie łyżki musztardy, takie dwie łyżeczki małe. No i tak łyżkę miodu, tak? On jest taki rzadki. Bardzo fajnie nam się tutaj rozpuścił na słońcu. No i cytrynę. Cytrynka też troszeczkę wciskamy. Troszkę cytrynki. Okej. Troszkę oliwy z oliwek. No i sól i pieprz, tak? Troszkę soli. Troszkę pieprzu. Okej. I całość mieszamy. Okej, sosik mamy już gotowy. Więc też kasza nam w międzyczasie się ugotowała, więc teraz ją odcedzamy. Myślę, że możemy to zrobić tutaj na trawce. To już mamy. Czekamy chwilkę, żeby się jeszcze odcedziła. No dobrze, to teraz pora na naszą cukinię. I dodajemy naszą cukinię. Możemy ją odrobinę osolić. No i teraz czas na nasz ser. Też możemy go pokroić w tym międzyczasie. Co to za ser? Jest to ser sałatkowy. Możecie oczywiście użyć sera feta. Ja użyję dzisiaj sałatkowego. I kroimy w taką kosteczkę. W zasadzie można powiedzieć, że to jest sałatka, ale też to jako można potraktować jako danie obiadowe, no bo w zasadzie jest na ciepło. Jest kasza ciepła, będzie cukinia ciepła. Co jeszcze? Do naszej sałatki będzie potrzebna też pietruszka. Więc świeżą pietruszkę siekamy sobie na drobno. Tutaj sobie przesunę troszkę ten ser. I kroimy na drobno. Dobrze, to już mamy przygotowane. Teraz możemy powoli już się szykować na talerz, więc nałożymy sobie odrobinę humusu. Humus oczywiście na moim kanale jest w którymś z odcinków. Więc możecie zobaczyć, jak robię humus sama. Dajemy troszkę kaszy. Do tego dajemy właśnie ser feta, albo właśnie sałatkowy. Ok, a teraz czas na naszą cukinię. Już jest bardzo fajnie podrumieniona, więc możemy ją nałożyć na nasz talerz. Ok. Do tego dodajemy jeszcze suszone pomidory, które sobie potniemy w takie mniejsze kawałki. No i dekorujemy to jeszcze pietruszką. No i oczywiście nasz sosik musztardowo-miodowy. Całość polewamy. No i w zasadzie danie mamy gotowe. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Zostawcie komentarz oraz łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!